przedtem dwa te miasteczka, czyli Bielsko i Biała, oddzielone rzeką Białą, były osobnymi organami administracyjnymi czy miasteczkami, współzawodniczyły ze sobą we włókiennictwie, tak jak w Bielsku, jak w Białej, rozwijały się cechy rzemiosła włókienniczego, jak i jeszcze do nie tak dawna już w czasach PRL był to jedne z największych połodzi ośrodków włókienniczych. Z tym, że jest to również fabryka Fiata, ale posiada kilka ciekawych rzeczy, które naprawdę warto zwiedzić. To jest Pałac Sułkowskich, na pewno centrum. Proszę Państwa, Bielsko jako tako posiada przy ulicy Krętej jedyne w Polsce miasto, które posiada pomnik Marcina Lutra. Z tego i warto jest również do zwiedzenia Stare Bielsko i kościół świętego Stanisława. Ten kościół obecnie tam stojący pochodzi z XIV wieku i został zbudowany, znaczy ufundowany przez naszego księcia Cieszyńskiego Przemysława Noszaka. Tak, właśnie którego tumba nagrobna znajduje się w kościele w Marii Magdalenie. A kościółek, który stał poprzednio w tym miejscu, został zbudowany rzeką w XI wieku w świętym Gaju Dębowym Pogańskim, aby wyplewić pogaństwo, szczególnie w takich miejscach początkowo, w początkach naszej chrystianizacji naszych ziem, w takich miejscach stawiano kościoły. Tam, gdzie rosły święte dęby, spalone jakieś chramy, czyli świątynie pogańskie. I jeszcze co chciałbym Państwu polecić w Bielsku na przełomie ostatni weekend lipca. Jeżeli Państwo chcielibyście zobaczyć to mężczyzn niejednokrotnie w bardzo słusznym wieku, tarzających się w błocie i bawiących się w wojnę, to odbywa się tutaj jedna z największych rekonstrukcji historycznych z okresu II wojny światowej. Proszę Państwa, nazywa się to Operacja Południe. No ale można tutaj zobaczyć czołg T-34 przerobiony na czołg Panzer-4. Można zobaczyć czołg Shermana, który tutaj oryginalny tutaj przyjeżdża aż z Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy. Wiele innych ciekawych samochodów typu Willys, Jeep czy bojowych wozów piechoty, no i całą masę ludzi poprzebieranych w mundury z okresu II wojny światowej, czy w niemieckie mundury rosyjskie, polskie, angielskie, ma nawet Szkotów tutaj już swego czasu widziałem. Oprócz tego odbywa się tutaj giełda militariów. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj można nabyć, bo nawet można oryginalny Witterkreuz kupić. Oczywiście nie są to tanie rzeczy. Zjeżdża tutaj na tą giełdę, na tą Operację Południe miłośnicy z całej Polski, tak samo kolekcjonerzy.